Kiedy poproszono Jezusa o naukę modlitwy, to ten wypowiedział słowa modlitwy Ojcze Nasz. I tak naprawdę nie chodziło tam tylko o samą konstrukcję modlitwy, tylko o to, że staje się ona modelem, że ona pokazuje pewną wrażliwość, nasze otwieranie się na Pana Boga. To jest coś więcej niż tylko kolejność wypowiadanych słów. Od czego powinna zaczynać się każda modlitwa? Od nazwania Boga Ojcem, czyli od dobrego wypowiedzenia się na temat Stworzyciela i wzbudzenia takiego dziecięcego zaufania. No bo jeśli modlitwa stanie się tylko i wyłącznie wypowiadaniem pragnień i marzeń, to wtedy jest ona psu na budę. Naprawdę zajrzyjmy do serca i niech to będzie serce rozmawiającego dziecka ze swoim ojcem.